Ta medytacja jest częścią kursu Pokochaj siebie, który nagrałam wraz z Paulą Jagodzińską i który jest dostępny tylko do końca roku. Jest to pierwsza z 7 medytacji, podczas których będziemy poznawać siebie, pracować ze swoimi emocjami i akceptować wszystko, co się pojawi. Cały kurs możesz zakupić na stronie, którą podlinkuję w komentarzu i w opisie pod filmem. Życzę Wam pięknej i głębokiej podróży. Cześć kochane, tutaj Gosia. Witam Was najserdeczniej na naszym pierwszym spotkaniu medytacyjnym. To, że jesteś tutaj ze mną, jest dla mnie ważną informacją. Informacją o tym, że zależy Ci na sobie, że zależy Ci na budowaniu mocnej relacji z samą sobą, że zależy Ci na bardziej wartościowym życiu, bo to właśnie daje nam zdrowa więź, którą tworzymy z samą sobą. Jest to też dla mnie informacja o tym, że być może nie do końca wiesz, jak sobie pomóc. Nie do końca potrafisz zaakceptować siebie. Może nie do końca jesteś w stanie siebie pokochać. Wiem, co czujesz. Byłam tam. A dzisiaj jestem tutaj, z Tobą i z ogromną chęcią pomogę Ci przejść przez ten nieco trudny, lecz niezwykle ważny i satysfakcjonujący proces. Proces, w którym dzieją się cuda. Wystarczy, że się na nie otworzysz. Dzisiaj skupimy się na nauce uważności i wybaczania. Chcę bowiem, abyśmy już od samego początku potrafiły skoncentrować się na tym, co dzieje się tu i teraz. Abyśmy weszły w kolejne dni z otwartym, lecz uważnym sercem, słuchając swojego ciała i umysłu. Ciała i umysłu, które tworzą nas i które będą przy nas już do końca. Dlatego znajdź proszę ciche, bezpieczne miejsce, w którym czujesz się dobrze. Ułóż się tutaj wygodnie. Możesz się położyć, a na oczy nałożyć miękką i ciepłą poduszeczkę. Możesz równie dobrze usiąść na podłodze czy krześle. Wtedy zachowaj prosty, wydłużony kręgosłup. Zwróć proszę uwagę, aby Twoje ciało było otwarte. Nie krzyżuj rąk ani nóg. Przymknij delikatnie oczy. Rozluźnij się. Na początek zaobserwuj swój naturalny oddech. Taki, jaki jest. Nie zmieniaj go. Tylko obserwuj. Zauważ, która część ciała unosi się na wdechu, a która opada na wydechu. Co się dzieje z Twoim ciałem? Czy odczuwasz gdzieś napięcie? Co by się stało, gdybyś nieco rozluźniła ten obszar? A teraz skup się na swoich emocjach, na tym, co czujesz. Nie oceniaj tego, nie osądzaj. Tylko zauważ, jak się teraz czujesz i zaakceptuj to.
czasem dzieje się tak, że wypieramy emocje, których nie chcemy. Emocje, którym nadaliśmy jakieś negatywne znaczenie. A tak naprawdę każda z emocji, która się w nas pojawia, jest po coś. Może na przykład być dla nas informacją, że nasze granice zostały naruszone, albo że nie zgadzamy się na coś. To wszystko jest dla nas tak naprawdę drogowskazem. Każda z tych emocji pojawia się w jakimś celu. Dlatego zauważ, co obecnie zajmuje Twoje ciało. Jakie emocje są w Tobie? Jeśli nie do końca potrafisz je nazwać, nie przejmuj się. Jestem tu po to, aby Ci pomóc. Skup się na okolicy brzucha. Czy Twój brzuch jest napięty, czy rozluźniony? A teraz skup się na okolicy serca. Czy Twoja klatka piersiowa jest otwarta i wolna? Czy może zblokowana i ciężka? Taka obserwacja to pierwszy krok do zauważenia i do przyglądania się swoim emocjom, które są w nas. Nieustannie coś czujemy, bo jesteśmy żywymi istotami. Pozwól sobie na wszystkie te emocje. Zaakceptuj je. Zaakceptuj złość i smutek. Tak samo jak akceptujesz spokój czy radość. Świadomość tego, co czujemy, jest pierwszym krokiem do zmiany. Jeśli czujemy, że dana emocja nam już nie służy. Raz jeszcze. Skup się na swoim brzuchu. Weź nieco głębszy wdech i wydech. Rozluźnij się. Co się dzieje teraz w Twoim brzuchu? A teraz serce. Wdech i wydech. Jak się ma Twoja klatka piersiowa? Czasem, pomimo naszych starań rozluźnienia, nie udaje nam się poczuć tego błogiego uczucia relaksu i spokoju. Przyczyn może być wiele, jednak jedną z nich, bardzo ważną, może być ciało, które jest nieobecne, niejako odcięte od nas. Jeśli przez wiele lat nie słuchaliśmy sygnałów z niego płynących, jeśli przez wiele lat byliśmy głusi na jego potrzeby, jeśli przez wiele lat raniliśmy nasze ciało, to teraz właśnie jest czas, aby to zakończyć. Twoje ciało jest niesamowite. Twoje ciało jest wyjątkowe. Twoje ciało jest Twoje i należy mu się szacunek, troska i bezwarunkowa miłość. Bez względu na to, jaką obecnie relację masz ze swoim ciałem, wiedz, że Twoje ciało Cię potrzebuje, tak jak Ty potrzebujesz swojego ciała. A ta medytacja to idealny moment na to, aby sobie wybaczyć. Aby wybaczyć sobie wszelkie poniżenia. Aby wybaczyć sobie wszelkie przykre opinie. Aby wybaczyć sobie wymysły, które nie są prawdą. Obejmij uwagą całe swoje ciało. Poczuj je. Poczuj,
jak bardzo Cię potrzebuje. I przeproś je. Przeproś za wszystkie słowa i czyny, które go nie wspierały. Przeproś za wszystkie krzywdy i negatywne opinie. Przeproś za obojętność na jego potrzeby. Przeproś każdą część swojego ciała, która została kiedyś znieważona. Przeproś swoje nogi. Przeproś swoje pośladki. Przeproś swój brzuch i biust. Przeproś swoje ręce, szyję, twarz i włosy. Te przeprosiny się im należą. Jeśli w trakcie tych przeprosin poczujesz przypływ emocji, to normalne. Pozwól sobie na wszystko, czego obecnie potrzebuje Twoje ciało. Jeśli potrzebuje płakać, płacz. Jeśli potrzebuje się śmiać, śmiej się. Jeśli potrzebuje przytulenia, przytul je. I obiecaj sobie, że od teraz zaczniesz słuchać siebie. Zaczniesz słuchać swojego ciała. Zaczniesz być na siebie uważna. Weź ze mną głęboki wdech i wydech. Rozluźnij się. Raz jeszcze wdech. Wydech. Dech. I wydech. Zauważ, jak się teraz czujesz. Jak czuje się Twoje ciało. Posłuchaj go. Może ma Ci coś do przekazania? Skup uwagę na swoim brzuchu i pooddychaj do niego. Jakie emocje się teraz pojawiają? Skup się na swoim sercu i pooddychaj do niego. Jakie emocje się teraz w Tobie pojawiają? Słucham siebie. Tak po prostu. Chciałabym, aby te dwa słowa stały się na dzisiaj naszą mantrą. Mantrą, z którą zostawię Cię przez moment. Chciałabym, abyś skupiła się na całym swoim ciele i powtarzała w umyśle te słowa. Słucham siebie. Możesz również nawiązywać do swoich części ciała, przechodząc od stóp do głowy. Słucham swoich stóp, słucham swoich nóg, słucham swoich bioder. Słucham swoich pośladków, słucham swoich pleców,
Słucham swojego brzucha. Słucham swojego serca. Słucham swoich rąk. Słucham swojej klatki piersiowej. Słucham swojej szyi. Słucham swojej twarzy. Słucham swojej głowy. Zauważ przy tym, czy chcesz się zatrzymać na dłużej przy którejś części ciała. Jeśli tak, zrób to. A ja wrócę do ciebie za moment. Słucham siebie. Słucham. Spokojny, głęboki wdech i spokojny, głęboki wydech. Słucham siebie i jestem dla siebie ważna. Co czujesz? Jakie uczucia pojawiają się teraz w tobie? Pamiętaj, że każde z nich jest ważne. Nie musisz już niczego wypierać. To, że nie chcesz czegoś doświadczać, nie spowoduje, że nie będzie się to już pojawiało. Dlatego najlepsze, co możesz zrobić, to zaakceptować to, co jest. Nauczyć się to obserwować, słuchać i odpowiadać na potrzeby swojego ciała. A twoje ciało potrzebuje ciebie, tak samo jak ty potrzebujesz swojego ciała. Razem stanowicie jedność. Zastanów się przez moment, co mogłabyś dzisiaj podarować swojemu ciału, tak na zgodę i dobry początek. Czego najbardziej potrzebuje? Może duży przytulas, ciepła kąpiel przy świecach, długi spacer po lesie, praktyka rozciągająca, pożywny posiłek, a może jeszcze coś innego? Co chciałabyś dzisiaj sobie podarować? I jak tylko skończymy medytację, zrób to. Albo wpisz na listę rzeczy do zrobienia na dzisiaj.
potraktuj to jako nasze kojące zadanie na dzisiaj. Słucham siebie i robię to, czego obecnie potrzebuję. To, co dzisiaj się zadziało, to niezwykle ważny początek dalszych zmian. Chciałabym, abyś podziękowała teraz sobie za cały ten proces, przez który przeszłaś. To Twoja praca, Twoja wartość. Wdech. I wydech. Słyszymy się już niebawem.